Według wujka Google podstawowe narzędzia do trasowania to rysik, cyrkiel, znacznik traserski, linią traserski, suwmiarka traserska z podstawką, kątownik, kątomierz, punktak, młotek oraz wzorniki. To znajdziecie w internecie, jak wpiszecie frazę podstawowe narzędzia traserskie. Ale traser to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie i bardzo skomplikowane, gdyż wymaga bardzo wielu umiejętności i my się tutaj dzisiaj tym zajmować nie będziemy. Podejrzewam, że dużo osób wpisało właśnie tą frazę, jeżeli chodzi o podstawowe narzędzia do swojego warsztatu z zakresu majsterkowania, to znaczy się czym mierzyć i czym rysować linię, to znaczy się czym trasować. Bardzo powiązane ze sobą to jest, ale wiele rzeczy się niestety różni. Witajcie majstry i majsterki, z tej strony Rafał z kanału Olo76 i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić podstawowe narzędzia do Waszych warsztatów, jeżeli dopiero zaczynacie. I tutaj chciałbym się podzielić z Wami, co musisz kupić jako pierwsze swoje narzędzie pomiarowe bądź traserskie. Pierwszym narzędziem, które trzeba sobie zakupić, jest to oczywiście metrówka. Bez metrówki ani rusz. Ja tutaj na przykładzie dwóch moich najlepszych metróweczek. I teraz tak, nieważne, powiem Wam tak, nieważne w zasadzie, jaką metrówkę sobie kupicie. Czy to będzie Milwaukee, czy to będzie mega miara zwijana. Mała. Nieważne. Ważne jest to, żeby mierzyć jedną metrówką w czasie jednej pracy, a nie wieloma, gdyż bardzo często, gęsto doprowadza to niestety, ale do pewnych błędów, które o ile w stolarstwie nie są gdzieś tam jakimś, mówimy tu o stolarstwie zgrubnym, nie mówimy tutaj o stolarstwie precyzyjnym, bo to są też również dwie dziedziny, ale jeżeli robimy jedną robotę, to starajmy się mierzyć wszystkie elementy jedną metrówką, gdyż metrówka metrówce nierówna i tak jak to powiadają, jak Europejczyk ma swoją skalę, tak Chińczyk również. I niestety to bardzo często, gęsto się nie pokrywa i mierząc załóżmy na odcinku jednego bądź dwóch metrów, 100 cm, okazuje się, że metrówki mają załóżmy o milimetr bądź dwa różnicy. Tutaj nie polecam kupowania najtańszych metrówek ze względu na to, że można się właśnie na taką minę naprowadzić i tutaj tylko później będzie kupa zastanawiania, co się stało, że z jednej strony mamy metr i milimetr, a z drugiej równy metr. Czymś trzeba zaznaczyć nasz element trasowany i w tym momencie tutaj mamy różne, przeróżne ołóweczki. Ja lubię korzystać ogólnie rzecz biorąc z ołówków o różnych twardościach, ale zwykłych ołówków, takich do rysowania. I tutaj będę polecał, żeby mieć tych ołówków od groma w warsztacie. Ale ciekawą opcją również jest, bo tak, ten ołówek trzeba bardzo często ostrzyć, bardzo często trzeba się nim zajmować. I tutaj ta linia jednak wychodzi nam dosyć gruba. Ale z pomocą może nam przyjść ołówek tak zwany automatyczny, gdzie mamy możliwość wysunięcia sobie naszego grafitu i w tym momencie możemy nim rysować. Fajną opcją jest to, jak ołówki mają różne grubości tych swoich grotów bądź różne twardości. To jest akurat nie taki fajny ołóweczek. Zrobiłem sobie na nim nawet moje logo. I takich ołóweczków należy mieć u siebie dużo. Ciekawą opcją również są ołówki już takie bardziej... Ja to nazywam, że to są ołówki dla gadżeciarzy. Może to są ołówki, które się również przydają często w stolarni, z tym, że tak, po pierwsze, ołówek ma bardzo dużą
grubość grafitu. Tutaj ciekawa opcja, jest wbudowana tak zwana ostrzałka i grot mamy, znaczy się końcówkę grafitu mamy naostrzoną. Kto lubi takie gadżety, można, rozwiązanie tutaj jest poprawne o tyle, fajne, o tyle, że tu są różne kolory, bo jest i żółty, i czerwony, no i czarny, grafitowy. Pomaga to przykładowo na przyrysowaniu na czarnych, bądź bardzo ciemnych meblach i tutaj można spokojnie sobie z tego skorzystać. Tyle na temat rysowania. Następną rzeczą, którą w zasadzie powinniście u siebie mieć, są to liniały metalowe. O różnych długościach. Ja mam akurat nie dwa liniały. Jeden bardzo stary. To jest jeszcze z jakiejś wyprzedaży. Kiedyś u mnie na dzielnicy była huta. Została zlikwidowana. Było bardzo dużo wyprzedaży takich narzędzi pomiarowych. Taki liniał sobie swego czasu nabyłem. To jest gdzieś tam mój ostatni nabytek. W kompletach można kupić czasami w marketach. Tu jest liniał dużo grubszy. Ważne jest, jeżeli szukacie sobie liniału, to ważne jest, żeby jednak podziałka była grawerowana, a nie tylko lakierowana, gdyż w tym momencie lakier z czasem nam zejdzie i nie wiemy, co tym, jaki mamy wymiar, nie? To są liniały. Następną rzeczą, jaką w zasadzie powinniśmy mieć w naszym warsztacie, to są kątowniki. Ja już wcześniej pokazywałem mój kątownik tutaj. To jest kątownik stały ze stopą. Stopa polega na tym, to jest stopa, to jest reszta kątownika. I stopa polega na tym, że przykładamy do materiału mierzonego i stopa opiera nam się o krawędź. I w tym momencie mamy odwzorowanie 90 stopni, tak zwanego kąta prostego. I trasujemy sobie, rysujemy i możemy odwzorować sobie coś, co potrzebujemy, tak jak potrzebujemy, nie? Tutaj mam, który też taki kątowniczek z poziomicą. To jest kątownik, który ma regulowany przymiar i on ma również i 90 oraz 45 stopni. I możemy go wykorzystać w taki sposób, tak jak ten ze stopą. Rysujemy 90, a w ten sposób mamy kąt 45 stopni. Taki kątowniczek całkiem fajnie się sprawuje i to jest kątownik, który kupiłem gdzieś tam kiedyś w Castoramie. I on tutaj ma tak poziomicę, oprócz tego ma jeszcze rysik. Chociaż ten rysik, powiem wam szczerze, że w takich warunkach awaryjnych, no to może się nadać, ale jeżeli chodzi o ten troszkę za mały i ciężko się tym rysuje, zwłaszcza jak się ma duże łapy, no to w tym momencie tutaj jest problem. Zwykłe rysiki, takie do metalu, bo majsterkowicz, jakby nie było, korzysta nie tylko w pracach w drewnie, ale również i w metalach i w innych elementach i takie rysiki metalowe idealnie się do tego nadają. Punktak i młotek. Młotki tam gdzieś leżą. Nie będę wam młotka pokazywał, bo przecież każdy wie, jak młotek wygląda. Punktak musi być. Kiedyś pokazywałem, jak się ostrzy punktaki. Zapraszam na film. Gdzieś go tam postaram się wrzucić. Cyrkiel. Ja akurat nie mam taki cyrkiel szkolny. Nie robię dużych rzeczy, a jeżeli robię, to często, gęsto radzę sobie z metrówką. Pokazywałem ostatnio w jednym szorcie, jak zrobić cyrkiel przy pomocy właśnie takiej metrówki. Nie jest to mój pomysł. Ten pomysł gdzieś tam już, można powiedzieć, z filmu na film, z kanału na kanał gdzieś tam skacze, więc wrzuciłem taką ciekawostkę w celach przypomnienia. Także jest gitara.
Tutaj taki cyrkiel bardzo często się przydaje w celach choćby natrasowania sobie malutkiego kółeczka, które później chcemy sobie wyciąć. Kątomierz również by się przydał. Ja zakupiłem sobie kątomierz, który również zrobiłem już dawno, dawno temu. Zrobiłem recenzję tego kątomierza na moim kanale. Jest to kątomierz elektroniczny z firmy Powerfix. Nie jest to jakiś kątomierz, powiem Wam szczerze i uczciwie. Nie spodziewałem się Ameryki bądź jakichś wodotrysków po tym kątomierzu, gdyż no to kosztuje naprawdę jakieś tam pieniądze, ma plusy i minusy. Ja nie będę tutaj opowiadał ani o plusach, ani o minusach. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie pełną recenzję tego kątomierza, zapraszam. Link, jeżeli jeszcze wejdzie, to będzie tutaj na karcie, a jeżeli nie, to możecie sobie go znaleźć w opisie tego filmu. Ale również może się przydać. Czasami warto jest coś zmierzyć, a nie wszystko robić na pałę, nie? Suwmiarki. Ja suwmiarki mam dwie. Jedną suwmiarkę mam manualną, ale z zegarem. I ta suwmiarka... Ja ogólnie nie lubię suwmiarek z zegarem, ale mam taką, więc nią się posługuję. Wolę jednak suwmiarkę manualną z podziałką. Dlaczego? Dlatego, że ja uczyłem się właśnie na suwmiarkach manualnych, a nie na takich starczami bądź elektronicznymi i musiałem się tego tutaj poniekąd troszkę przyswoić wiedzę, jeżeli chodzi o taki zegar, bo to ma taki zegar. Nie do końca mi się to gdzieś tam podoba, ale no jakoś ogarniam temat i jest ok. Suwmiarka musi być. To jest suwmiarka manualna. I powiem Wam, dlaczego suwmiarki manualne mają wyższość nad suwmiarkami elektronicznymi. Suwmiarka elektroniczna, tutaj mam taką suwmiarkę elektroniczną, specjalnie tutaj zasłaniam, żeby nie było wiadomo, co to za firma, ale ta suwmiarka, ona pożera tyle prądu, co moja fajka elektroniczna. I ona praktycznie jest non-stop rozładowana. Już nawet nie chce mi się do niej kupować baterii. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że bateria rozładuje, ona nawet jak ta suwmiarka jest wyłączona, to ona pożera prąd. I tutaj z tych tanich suwmiarek to jest jakaś kpina, żeby suwmiarka leżała 3 miesiące w warsztacie i po 3 miesiącach bateria się rozładuje, to jest jakaś tragedia. Dlatego jeżeli macie ochotę kupować suwmiarki, polecam kupować suwmiarki manualne. Tylko nie z Biedry albo z Lidla, bo to akurat nie, też gdzieś miałem i wiem, że w Lidlu kiedyś była suwmiarka. Suwmiarkę oddałem, gdyż pokazywała pierdoły. Boże. Zostały dwie rzeczy, które chciałbym Wam przedstawić, z czego korzystam. A, kto wie, co to jest? Powiedziałbym tutaj, gimby nie znają, ale nie będę gimbów obrażał. Nie wszyscy to znają, taką rzecz, ale to jest takie dosyć ciekawe. To są krzywiki do wykorzystywania, do rysowania na swoich projektach, na przykład przy wycinaniu na wyżynarce włosowej do stworzenia jakiegoś ładnego kształtu. Tylko przy tym trzeba posiedzieć i popracować. Dzisiaj są komputery i komputery odwalają większość prac, ale ja lubię sobie pobawić się takimi krzywikami i stworzyć coś ciekawego i wiem, że to będzie coś, co będzie niepowtarzalne i będzie tylko i wyłącznie moje. Ale tym się trzeba umieć już posługiwać. I ostatnią, najciekawszą rzeczą jest tak zwana suwmiarka traserska. Mamy sklejeczkę i mamy suwmiarkę. Tak, to jest suwmiarka traserska.
I teraz możemy sobie taką suwmiarką ustawić, załóżmy wymiar 20 mm, to muszę odwrócić. I to jest suwmiarka, która mierzy, ma manualne, to znaczy się trzeba już wiedzieć, jak tutaj ustawić, załóżmy 20 mm i 0,3. Polega to na tym, mam mój materiał, ustawiłem sobie 20 mm. Tą krawędzią przykładamy do materiału, tak, o, w ten sposób. A tutaj bierzemy ołóweczek i robimy kreseczkę. Robimy drugą kreseczkę i mamy krzywo, bo krzywo to trzymałem. Ale poprawię się. Przyłożę sobie to w ten sposób. A i tak nic nie widzicie. Ale nieważne. Ja wam zaraz pokażę. Mam zaznaczone swoje pole, które chcę zarysować. Do tego używam liniału metalowego. Przykładam do jednej krawędzi, przykładam do drugiej. Biorę znowu ołóweczek. I linia narysowana. I to by było na tyle. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bez pitolenia majstry i majsterki. Pozdro Olo76. Nara.